Jeśli stanąłeś kiedyś przed wyzwaniem, że z jednej aplikacji Power BI chcesz jedną część raportów pokazać innej publiczności niż drugą część, to do tej pory jedynym sensownym rozwiązaniem było wydzielenie dwóch osobnych obszarów roboczych, no i dwóch aplikacji, co znacznie zwiększa Twoją pracę przy utrzymywaniu tego. Było, bo już tak nie jest. Spójrz, przejdę teraz do obszaru roboczego produkcyjnego i opublikujemy nową aplikację. Możesz już tutaj zauważyć, że opcja uwzględnij w aplikacji jest wyszarzona. Wybieram utwórz aplikację, wprowadzę profesjonalny opis. Na tej części praktycznie nic się nie zmienia, ale zobacz, że już wygląda to delikatnie inaczej. W kolejnym kroku zawartość jest już zdecydowanie inny widok. Tutaj decyduję, co znajdzie się w tej aplikacji. Mogę wciąż dodawać linki. Dodam te dwa raporty. Mogę, na co długo czekałem, przeciągać je, żeby zamienić miejscami. Już nie muszę przenosić ich w górę, w dół pojedynczo. Natomiast marzę o tym, aby ten pierwszy z raportów był dostępny dla grupy sprzedawców, a drugi dla grupy planującej budżet. I na zakładce odbiorcy już teraz mogę to zrobić. Dodam nowych odbiorców. W pierwszej grupie odbiorców zaznaczę, że raport budget versus margin ma być ukryty. U nowych odbiorców odwrotnie. I mogę udostępnić każdą z nich innej grupie użytkowników. Po opublikowaniu jedna z nich będzie widziała w tej samej aplikacji tylko jeden z raportów, a druga ten drugi. Dla mnie osobiście ogień w szopie i pozwoli mi to zaoszczędzić mnóstwo czasu przy utrzymywaniu osobnych grup roboczych oraz pozwoli usunąć zduplikowany content.